Witam Toristeo na Inselburgu. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że po ostatnich zakupach mógłbym mieć więcej armii, ale nie będziemy się cofać po posiłki. Skorzystam tylko z tych, które tutaj mam. Tu mógłbym mieć jeszcze jednego. No i tu wiadoma sprawa. Ale nic to. Tym razem interesuje mnie widoczna tutaj. Być może mapa. Ha, damy radę. Pułapki tak sobie. Troszeczkę kapłanów tutaj zauważam, ale to jest dobrze, gdyż moja towarzyszka właśnie potrzebuje dla własnego rozwoju ich unicestwiać. Dobrze. Na początek podpalimy, powiedzmy, że tak. To jeszcze skorzystamy z mocy arcydemonów i również tu uderzmy. Całkiem fajnie jest. Oj. Aha, dobrze. Muszę to zabić. Tu nie jest najgorzej. Pomyślmy. Kulka. W to miejsce. Zdecydowanie. Tutaj. O. To ma sens. Mamy już naszą jednostkę na tyłach wroga. Tu się poważnie zastanawiam, ale wydaje mi się, że lepiej będzie dostarczyć przeciwnikom taki cel do strzelania do niego. Nie będzie, że tu. Trochę mało szału mam. Czy to w ogóle by miało sens? Nie, nie. To raczej coś takiego. I przyzwiemy jednostkę tutaj. Strzelająca, znaczy się rzucająca w sumie. I co się tu wydarzy? Zgodnie z planem. Tutaj podejrzewam, że to samo. Jest dobrze. Czyli dwie jednostki straciły w sumie, można powiedzieć, ruch. Oj, to nie było przyjemne. Tutaj chyba trzeba będzie zaatakować. Tak sobie myślę. Ale na początek uderzmy tu. Tutaj. Dobrze, niech tak będzie. Moja jednostka ma 50% szans na to, że się wycofa. Tym razem się udało. Oni za chwilę ruszą. Chyba żebym w ten sposób ograniczył im pole manewru. O, to ma sens. I to nawet powinno spowolnić. Tak, do 4. No ale nadal nie jest dobrze. Dlatego zadamy tutaj obrażenia. Aha, ja własne jednostki też troszeczkę unieprzyjemniłem tutaj pobyt. Chochlikami to się w ogóle nie przejmuję. Wow, pięknie. To się udało. Tutaj. Tutaj nic. Przerzucę jednostkę na flankę.
tutaj nie ma przejścia. To dobrze. Musimy wystrzelać wrogie jednostki walczące dystansowo. Tutaj, aha. W sumie mógłbym leczący totem. Niech tak będzie. Tu jest fajnie. I... Nie, to chyba nic... Nic groźnego się nie stało. Okej, okay, to możemy teraz użyć wulkanu, ale jeszcze wpierw... Deszcz ognia. Co prawda... A może zrobię tak, żeby kaci nie ginęli? Niech będzie, że tak. To się udało. Wulkan... Tutaj. On ma pole rażenia. Dwa pola. Ha. Możemy sprowokować. Niech tak będzie. Co prawda to nie zabije. Tak licznej formacji. Okej. Okay. Co teraz? O, to było fajne. Orzeszek szybciej będzie się rozwijał. Tutaj... Ale nie, nie. Na początek jednak. Łucznicy. Tutaj... Aj, tutaj to już bym się zastanawiał nad... spowalnianiem. Gdyż to może spowodować zawrócenie jednostki jazdy. W sumie mogłem jednak jedno pole bardziej w lewo, żeby jednak objąć. Ale cóż, za późno już teraz na to. To tym działa. Dobrze. O, łucznicy nie żyją. Fajnie. Pułapki czy... Może jednak zaraza. Żeby jednak zmniejszyć im punkty życia i... obronę i atak. A jeżeli nie zdołam wycofać? Nie, nie, czekamy. Bo wiecie, to jest tylko 50% szansy. I stało się to, co zaplanowałem. Świetnie. Teraz sobie spokojnie wystrzelamy. Demoniczny amor, właśnie to przywołam. I będziemy śledzić jego działania. Także na razie jest tu tylko zaraza. Tutaj nic. Tutaj... Jednego zabijemy. Jeźdźca. Tu możemy nawet chyba więcej, co? O, trzech, czterech. No to nie był najlepszy pomysł. Amorek jeszcze nie zadziałał. Tu nic. Aha, tu wulkan zadziałał. O, teraz się coś stało. Chyba w karła. Jednostka została zamieniona. Tak. Punkty życia i atak celu maleją. Faj. Teraz trzeba by to zabić. Zaryzykujemy. A niech tam. I co? Jest. Udało się wrócić. Kolejny raz okazja, ale... Czy dałoby się to jakoś... To może inaczej. Trująca czaszka. Trochę ryzykownie, ale dajmy to. No właśnie, było bardzo ryzykownie. Prawie, że... Oj, co to za hełm? Och, jakie to wspaniałe.
być coraz silniejszą. Chcę więcej, więcej. Daj mi więcej, smakowity kapłanu światła. Daercie, mam wielki apetyt na ich serca. Są takie pyszne. Dla ciebie zrobię wszystko, skarbie. Chwała Mrokowi. No właśnie, bo ona się rozwija. Gdy my... gdy zabijamy tych kapłanów. Ale zobaczcie, to jest hełm z przyłbicą, a ja coś takiego potrzebuję. Tylko nie wiem, czy to o to chodzi. Tu możemy coś rozwinąć. Trochę szał za bardzo. Urośnie tutaj też, ale nie jest to aż takie złe. Tylko, że w sumie nie korzystam na razie. Tu, nie, to jest nieakceptowalne. No nie wiem, no chyba jednak to zawiść. Czas trwania wzrośnie. I teraz trzymajcie kciuki. Jak któryś z was nie będzie trzymał odpowiednio mocno, to ja go znajdę. Nie, dlaczego? Miała być mapa. Ale Zew Kolosa to też jest fajne. To nam pozwoli pozyskiwać jednostki 5 poziomu. No właśnie. Dobrze, ale ja coś tutaj jeszcze miałem w planach. Tutaj. 66 kryształków. A gdybym zebrał... No właśnie, pomyślmy o tym. Aha, no i to jest ta przyłbica. Plus 400 do dowodzenia. No ale problem jest taki, że ja potrzebuję ten szał. Ale później to na pewno zamienię. Dobrze, ale ja chciałem kryształki. Powiedzmy, że tu... Jeden. Tego nie będę potrzebował już na pewno. Kolejne dwa. To też nie chcę. To można by rozebrać. Cztery brakuje. Coś wymyślę. To? No ale to jest jednak... no przecież ja wiadomo, jak będę nosił hełm, to taki, a nie taki. Więc żegnamy się. Trzy. Czy ja na pewno potrzebuję... O, właśnie, to rozbiorę. To mi dodawałoby plus 4 do obrony, ale zmniejszałoby atak i inicjatywę. Nie chcę tego, to jest słabe, to jest złe. O, czyli brakuje mi jeden. Przecież tego nie będę zupełnie używał. Plus 3 do ataku dla piratów, wilków morskich, duchów piratów, bandytów, maruderów. Na pewno nie będę tego używał. Ile? 2. Czyli mamy nawet jeden więcej niż potrzebujemy. O, proszę. Zostało to nam przyznane. Czyli teraz mamy plus 2 do intelektu, a będziemy mieli plus 3. Tylko, że trzeba będzie się bardzo, bardzo postarać. I zobaczcie, mamy już 16 intelektu, czyli przekroczyliśmy ten drugi pułap 14, ale jeszcze chciałbym, żeby 21, to byłoby idealnie. A właśnie, właśnie, coś miałem sprawdzić. Chodzi o te zadania z kapłanami. Aha, 89 tam było. Czyli jesteśmy blisko osiągnięcia kolejnego poziomu przez... Lucję. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym pewnie powalczymy.